No i siemaneczko, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogoda taka troszeczkę nierozpieszczająca, ale zobaczymy, co ciekawego będzie się w dniu dzisiejszym w naszym vanlife'owym życiu działo. Borys, czemu nie chcesz się pokazywać? Nieumalowany jesteś? Chodź, pokaż się tutaj publiczności. No, to tak se leżymy, wstajemy, śniadanie, spacerek i ogień. No i słuchajcie, my już na spacerze i muszę wam powiedzieć anegdotkę dnia wczorajszego, bo dostałem zawału i przyznam w tym momencie, że Kraków to jest jednak bezpieczne miasto. Słuchajcie, no, odwaliłem taki numer, że byłem właśnie z kolegą i z Borysem na spacerze. No i miałem tam plecak, w plecaku dokumenty, wiadomo, miska dla psa, woda i takie rzeczy, no nie? No i auto stało pod takim Kauflandem. No i jak przyszedłem, to z plecaka wyciągnąłem tam klucze. Wpuściłem Borysa do auta, plecak oparłem sobie około samochodu. Po czym wpuściłem Borysa, tak jak mówię, wsiadłem do auta i odjechałem. Ani ja, ani mój kolega nie zauważyliśmy, że plecak został, słuchajcie, na parkingu, na środku parkingu marketu. To też było spowodowane tym, że była ta burza, którą tam gdzieś tam mogliście śledzić na moich odcinkach. No i w momencie, gdy słuchajcie, deszcz zaczął padać, no to ja szybko się zawinąłem do busa i odjechałem. Zrobiłem live'a, wszystko fajnie i po live'ie szukam jednej rzeczy z plecaka. I co? Plecaka nie ma. Słuchajcie, dzwonię do kolegi, kolega, pytam się go: ty widziałeś plecak? On mówi: no, widziałem, że tam kładłeś go przy kole. Ja już zawał, słuchajcie. Dzida szybko, bo patrzę na zegarek, 23:07. Mówię: no to lipa, nie? Kaufland już zamknięty, nawet jak ktoś znalazł i zaniósł, to się dzisiaj już nie dowiem tego, nie? Taka głupia nadzieja, że ktoś zaniósł. Słuchajcie, ja lecę na ten parking, ile sił w nogach, patrzę, a ten plecak tam leży. Czajcie to? Na środku parkingu leży sobie plecak i nikt go nie ukradł. Wiara w ludzi we mnie wraca, słuchajcie. Także no, ja generalnie myślałem, że naprawdę dostanę zawału, bo no, byłby bardzo duży problem, nawet bardziej niż bardzo duży problem. No ale na szczęście wszystko pomyślnie się skończyło, a my z dobrymi nastrojami możemy dzisiaj sobie spacerować. Po spacerze lecimy do sklepu, znaczy ja lecę do sklepu, muszę kupić żarcie dla Borysa. W sensie nie suche, bo tu ma, ale właśnie jakąś puchę, żeby sobie zjadł. Dla siebie też coś muszę ogarnąć. No bo wczoraj, aha, jeszcze taka z ciekawostek. Wczoraj właśnie miałem całą paczkę takich kiełbasek takich bardziej cielęcych. No i chciałem sobie właśnie ją zjeść. I w momencie, gdy się zorientowałem, że plecaka nie mam i wydarłem tam pod ten parking, to okazało się, że moimi kiełbasami zajął się pan Borys, długo idący. I wciągnął mi całą paczkę, także w kolacji wczoraj już nie było. No i dzisiaj trzeba by było coś wrzucić, bo mam głodny. Także już nie przedłużam, lecimy i widzimy się za jakiś czas. No i tak, moi drodzy, my już zakupy zrobione, a to jest ten parking, o którym wam wcześniej mówiłem, na którym wczoraj zostawiłem plecak. Także słuchajcie, wiara w ludzi powraca. Teraz śmigamy do busa, zjemy, przepakujemy auto, jedziemy. Do nas dołącza Przemek. Z Przemkiem zabieram was do Lasu Wolskiego. A oprócz tego na pewien kopiec, słuchajcie, także będzie fajny widoczek. Także życzę wam miłego oglądania. Że Borys już się zajada swoim śniadaniem. Teraz czas, żebym i ja sobie przygotował coś do jedzenia. No mi wiedzie ogórkowa, chlebek. I działamy do przodu. No i zupka już się podgrzewa. Także zjemy i ruszamy, słuchajcie, musimy zgarnąć Przemka. A potem działamy dalej w kierunku Lasu Wolskiego. No i tak, moi drodzy, my już pojedzeni, ja już w aucie, okularki na głowie, słuchajcie. No i co, ruszamy po Przemka i z Przemkiem działamy dzisiaj w Lesie Wolskim i na kopcach. Także do zobaczenia za chwileczkę. Tu jeszcze przetwarza się odcinek, także widzicie wszystko tak naprawdę na gorąco robione i na bieżąco. Do zobaczenia. No i moi drodzy, już w pełnym komplecie, siema Przemek. Siema. Ruszamy, słuchajcie, gdzie? Wąwóz Panieńskich Skał, słuchajcie, także taka ciekawa trasa, ale już się robi bardzo malowniczo, muszę przyznać. Kwiatki pięknie kwitną i za chwileczkę będzie ciekawe miejsce, które będę chciał wam pokazać. Bardzo też dla mnie ważne z pewnego powodu, ale dlaczego, to niestety wam nie zdradzę.
Polski w Woli Lusowskiej. No i moi drodzy, znajdujemy się już na szlaku Panieńskich Skał, a tuż za mną kryje się urokliwy kościół pod wezwanie Najświętszej Marii Panny Królowy Polski Woli Justowskiej, czy coś takiego. Mam nadzieję, że nie pomyliłem, słuchajcie, nie chciałem urazić niczyich uczuć religijnych, ale kościół, zobaczcie, teraz to wygląda dosyć tak po prostu, nie? Znaczy, no i tak nie tak po prostu, ale mimo wszystko, jak wejdziecie tutaj wieczorem, tak po zmroku i już księżyc świeci, to tu jest taki klimat, jak się patrzy na ten dach tego kościoła, że masakra. No a my ruszamy dalej pokazać wam piękne i urokliwe miejsca, które się kryją w samym mieście Krakowie. Legenda głosi, moi drodzy, iż w XIII wieku nazwa wzięła się Panieńskich Skał od tego, iż w XIII wieku siostry Norbertanki uciekały ze swojego klasztoru na Zwierzyńcu przed najazdem Tatarów. Gdy dotarły do tego miejsca, skały się otworzyły, udzielając im schronienia. Jest to, jak widzicie, przepotężnie aurowe miejsce, dla mnie mega wyjątkowe. Gdy mnie tu dawniej zabrano, na wejściu stały jeszcze stare pochodnie. I samo miejsce oraz te pochodnie mogłyby wskazywać na jakieś miejsce obrządków, kultu. A miejsce, w którym ja obecnie się znajduję, możecie zwrócić uwagę, jest to taki, w mojej ocenie, tron, na którym mógł ktoś siedzieć i przemawiać z góry do swych wiernych.
No i moi drodzy, szlak, którym będziemy w tym momencie podążali, prowadzi wprost do kopca Piłsudskiego. Nie wiem, czy byliście kiedyś, ale w jego pobliżu również znajduje się baszta broniąca Kraków przed najeźdźcami. Mam do was jeszcze taką małą prośbę od siebie, słuchajcie. My już znajdujemy się przy kopcu, także za chwileczkę będą fajne widoki. Ale jeśli przyjedziecie na szlak Panieński Skał, przepraszam, to jest to bardzo wyjątkowe miejsce i nawet nieznane przez wielu Krakowian. Dlatego mam do was taką prośbę, byście zostawili go w takim stanie, w jakim go zastaliście. Bo tam się naprawdę różne ciekawe rzeczy dzieją. I jest naprawdę wyjątkowo, także wybierzcie się. Najlepsza trasa tak naprawdę byłaby z pochodniami w nocy. Wtedy jest tam najlepszy klimat. Dlatego słuchajcie, latają tam nietoperze. No jest dość ciekawie tak filmowo. No i słuchajcie moi drodzy, dotarliśmy. Znajdujemy się na kopcu Piłsudskiego. Zobaczcie jaki tu jest piękny widok. Ciekawostką tego miejsca jest jeszcze to, że choć znajdujemy się w jednym z najwyższych punktów miasta, no nie ma tu żadnego zasięgu. Także to jest całkiem fajne, że można się wychillować. Brak ludzi z telefonami, no ewentualnie ktoś zdjęcie robi, ale mało osób, żeby tu ktoś, wiecie, hałasował, coś gadał przez telefon. Oprócz mnie, teraz gadającego do kamery. I pozdrawiam panią Monikę, która tam została u góry, a która dołączyła do naszej społeczności Zwrot na Skarb. I nawet Borys ją polubił. No i moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za tą wspólną wyprawę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie co potrzeba. Ci, którzy nie subskrybują, to jest to idealny moment. I do zobaczenia w kolejnej magicznej wycieczce. Cześć!